Siemano, witam na kanale. Dzisiaj nadeszła ta wiekopomna chwila, a raczej mam chwilę czasu i wymienię ten zawór zwrotny na ten klapowy. W ogóle dlaczego ten zwrotny tu dawałem? Bo przez tego pana. Można tak to powiedzieć, bo w momencie, gdy ta pompka byłaby na powrocie, to może by nie trzeba było dawać tamtego zawora, bo wtedy po prostu w tym miejscu by sobie go zaciągała, ciągnie z tej, ciągnie zasilanie, ciągnie powrót, miesza zawór i wszystko działa. W momencie, gdy mam tą pompkę na zasilaniu, czyli wodę pcha mi na ten zawór i w tym miejscu mogłoby dochodzić do sytuacji, w którym by pchała ją tą wodę w tą stronę i w tamtą stronę, bo powiedzmy zawór by był otworzony pół na pół i wtedy pcha mi wodę na powrót na bufor. I po to dawałem tutaj ten zawór. Dlaczego nie chciałem się trochę za niego zabierać? Bo to jest jedyne miejsce, w którym nie dałem zaworu ze śrubunkiem i po prostu będę musiał w którymś miejscu spróbować albo wylutować, albo przeciąć i wstawić tą mufę. Raczej będę musiał to gdzieś robić na tym odcinku, bo jak tak sobie przykładam, no to ten jest dłuższy, także ten odcinek mi się będzie musiał skrócić. Spróbuję to wylutować, a jak się nie uda, to po prostu przecinamy i później daję mufę. Więc co? Zaczynam od spuszczenia wody. Tylko tu też trzeba będzie troszkę zabawy, bo połowę będę musiał spuścić przez kocioł, a połowę przez ten filtr skośny. Bo mam tu zawór spustowy, ale on jest tak jakby do spuszczania wody z bufora. A wody z bufora nie chcę opróżniać, bo interesuje mnie tylko ten kawałek. Także biorę się za spuszczanie wody i do roboty. Dobra, woda z kotła już spuszczona. Zostaje jeszcze tylko ten odcinek. Tutaj muszę, będę musiał go spuścić przez ten zawór skośny, filtr skośny. I teraz tak, w ogóle po co go wymieniam? Tu mam zawór grzybkowy ze sprężyną i mam silne wrażenie graniczące z pewnością, że czasami przeszkadza w obiegu grawitacyjnym. No, raczej na pewno w obiegu grawitacyjnym, ale bardziej jak nawet gdy pompka, powiedzmy, nie wiem, jakimś cudem się zapowietrza czy coś, to wtedy ta woda nie ma siły pchnąć tego zaworu. Dam ten, on będzie, prawda, mówię, niwelował tylko ten ostrość, niwelował ten powrót z pompki i zobaczymy. Także odkręcam tutaj, jeszcze spuszczam w tym miejscu i bierzemy się za, jeszcze nie wiem, wylutowanie albo cięcie. Tu wam pokażę, jak wygląda filtr po pół roku, prawda, użytkowania, nawet nie pół sezonu. I już go niestety przepłukałem tak z grubsza, ale myślę, że pod koniec sezonu, znaczy na koniec sezonu, rozkręcę wszystkie filtry i zobaczymy, jak będą wyglądać. Jednak będę ciął, bo mówkę mam, a takiego kolanka nie mam. Jakbym tu próbował to rozlutować, to zawsze by później był problem z czyszczeniem tego. A prawdopodobnie i tak to będzie do przerobienia, ale to wszystko zależy od tego, jak się sprawy potoczą. A dwa, może ktoś pomyśli, że a to jest wszystko takie chałupnicze. No, ale to właśnie na tym kanale ma być chałupnicze, bo
Ja nie dałem tam powiedzmy 20 tysięcy za to, żeby ktoś mi zrobił kotłownię, tylko sam to zrobiłem. I zawsze to będą próby i błędy, prawda? I dlatego wyszło, że ten zawód trzeba będzie wymienić. A robiłem to już powiedzmy tak na stałe i nie brałem pod uwagę, że będzie on jeszcze do wymiany. Więc akurat brakło mi wtedy tego jednego zawora ze śrubunkiem i wtedy był problem rozwiązany, bym tylko rozkręcił na śrubunku, bo wszędzie na każdym innym zasilaniu są. Ale mówię, to nie była kotłownia za 20 tysięcy, tylko robiona metodą prób i błędów, dlatego teraz trzeba to poprawić. Dobra, mamy to. Ale nie sądziłem, że tak będzie mocno siedziało na tych gwintach. Ta pasta to masakra, jakoś tak to skleiła, że musiałem tu wylutować i normalnie na całej długości wimadle to kręcić. Także przygotowuję tutaj, biorę się za lutowanie i sprawdzamy, jak działa ten zawór. No i dobra, mamy to. Jest zawór zwrotny, ale klapowy. Jeszcze, no to co, puszczamy wodę, zobaczymy, czy gdzieś cieknie i jak tam później zachowuje się. No, tu jeszcze film nie jest zakręcony. Mam to. Dobra, próba numer dwa. I teoretycznie tędy już spokojnie powinno nam dobić piec. Zaraz to zobaczymy. Jednak zawór. Tutaj ATV nie chce tego puścić. Ale no, bo powiedzmy teraz będzie zamknięty, bo ma ile? 14 stopni. Bo spuszczałem wodę i on zamyka tą stronę, bo chce puścić stąd 55. Także dobijam wodę, rozpalam i zobaczymy, jak to działa. O nie, wróć. Jeszcze jeden zawór był zamknięty, więc teraz już powinno robić robotę. No i mam wszystko już poskładane. Teraz najważniejszy test, który będę chciał zrobić, i teoretycznie to wszystko, po co to robiłem. Wyłączę na chwilę pompkę i zobaczymy, czy teraz, gdy ten zawór już jest tylko klapowy, a nie grzybkowy ze sprężyną, czy jak to będą wyglądały temperatury. No, aż jestem ciekawy. No chyba mamy to. Ponad 10 minut tu stoję. Pompka wyłączona. A temperatura na szczęście nie wzrasta. Czyli jest jakaś poprawa z tym obiegiem. Nie jest to już tylko obieg na wymuszenie przez pompkę, ale też na, no, w jaki sposób grawitacyjnie. Ale się o to martwiłem, bo mówię, no, ja mam tu jakby wpięty już do istniejącej instalacji bufor, przez co tu mam jakby takie miejsce do zapowietrzania się, bo tu idzie od pompki do góry i tu schodzi w dół do ładowania bufora. Ale wydaje mi się, że miarkownik plus stały dostęp do prądu poprzez UPS-a, no i na końcu ten zawór zwrotny klapowy, a nie grzybkowy ze sprężyną, myślę, że już rozwiązał problem, z jakim mogłem borykałem się i o jakim mówiłem w tym filmie, do którego Was teraz odsyłam. A ja już dziękuję i do usłyszenia.